ciemno, przy świecach siedzimy, brak zimności, brak powietrza. Łączność przerwana ze wszystkimi schronami. Ja rwałem skokami jak mogłem. 50 razy to murowane upadłem. Ta pupula to tak dzwoniła, jak najpotężniejszy dzwon. Czołgi obtoczyły w koło, a w kopule nie mogliśmy już być dalej. Kapitan powiedział, żołnierze, spełniliście obowiązek z honorem. Zwali nam was do dalszej walki. Miasteczko Wizna na Kurpiach. Tu pomiędzy 7 a 10 września 1939 roku doszło do dramatycznych walk pomiędzy garstką żołnierzy polskich a potężnym niemieckim zgrupowaniem pancernym. Lato tamtego roku było wyjątkowo upalne, co znacznie ułatwiło zadanie Niemcom. Obrona 12 schronów bojowych i samobójcza śmierć dowódcy przeszła do legendy oręża polskiego. O kapitanie Władysławie Raginisie i jego żołnierzach będzie ta opowieść. Pierwszego września o świcie hitlerowskie Niemcy, łamiąc pakt o nieagresji, rozpoczęły wojnę z Polską. Olbrzymia dysproporcja sił i przewaga techniczna były atutem Wehrmachtu. Nie wszędzie jednak żołnierz polski był zaskoczony i bezradny. Na północy, nad granicą z Prusami Wschodnimi, rozciągał się pas naturalnych przeszkód, bagien i rozlewisk Biebrzy i Narwi. Jeszcze przed wybuchem wojny tereny te od Łomży po Osowiec ufortyfikowano, wznosząc żelbetowe, ciężkie i lekkie schrony bojowe na poszczególnych odcinkach obrony. Już w marcu obsadzono je załogami fortecznymi. Niestety schronów nie zdążono wyposażyć we wszystkie kopuły pancerne, system wentylacji i armaty przeciwpancerne. Miało to pociągnąć za sobą tragiczne skutki. Drugiego września dowództwo odcinka Wizna przejął 31-letni absolwent oficerskiej szkoły piechoty kapitan Władysław Raginis. Od 1939 roku dowodził kompanią ciężkich karabinów maszynowych w elitarnym pułku Sarny Korpusu Ochrony Pogranicza. W związku ze spodziewanym wybuchem wojny KOP przekazał większość swych jednostek dywizjom piechoty i wystawił załogi forteczne. W ten sposób kapitan Raginis trafił na Podlasie. Najpierw do twierdzy Osowiec, a następnie pod Wiznę. Należy szczególnie dozorować. W porządku. I chlemy tałoniki. Po odejściu do Osowca 3 Batalionu 71 Pułku Piechoty sytuacja kapitana Raginisa i jego żołnierzy stała się niezwykle trudna. Płytka obrona, nieukończone fortyfikacje, brak artylerii przeciwpancernej, a sąsiedzi na skrzydłach oddaleni o 20 km. Pas obrony rozciągał się na szerokość 9 km. Do tego dochodziła wielka dysproporcja sił. Osamotniona załoga Raginisa była praktycznie skazana na zagładę. Rano 3 września na Górze Strękowej miała miejsce niezwykła, jakże prorocza rozmowa dwóch przyjaciół, kapitana Raginisa i porucznika Stanisława Brykalskiego, dowódcy baterii artylerii. Słuchaj, Staszek,
Od obu nas przede wszystkim zależy skuteczność obrony. Ogień twojej baterii i wytrwałość załóg skronów będą decydować. Siły, jakie mamy, sam wiesz. Przyrzekam. Albo zatrzymamy Niemców, albo zostaniemy tu na zawsze. Jestem gotów. Odcinek Wizna rozcięty był przez Narew na dwie części. Kapitan Raginis dokonał więc podziału ugrupowania obrony na dwa pododcinki. Giełczyn, od Giełczyna po wieś Kołodzieje, którym dowodził porucznik Witold Kiewlicz z plutonem CKM, i Kurpiki, od Góry Strękowej po Maliszewo, dowodzony osobiście przez Władysława Raginisa. Pozycją wysuniętą, tak zwaną czatą, z sześcioma ciężkimi karabinami maszynowymi dowodził porucznik Jan Zawadzki. Tego września na Górze Strękowej, tuż obok schronu dowodzenia, odbyła się narada dowódców. Myślę, że nie powinni wejść między nasze pozycje klinem. Jedno jest pewne, będą szli stąd. Ciekawy jestem, kogo mamy przed sobą. Hej, kapitanie, meldunek. Najbardziej zagrożone będą skrzydła. Kurpiki i Giełczyn. To jest nasz pas obrony. Bardzo rozległy. Nasze schrony powstrzymają ataki wroga, jeśli tylko się pojawi. Zostaniemy dodatkowo wzmocnieni batalionem piechoty. Jest susza. Rzeka nie jest już przeszkodą. Sąsiadów brak. Wygląda na to, że jesteśmy zdani na własne siły. Proszę o natychmiastowe obsadzenie przydzielonych stanowisk, rozmieszczenie broni maszynowej, sprawdzenie systemu ognia, a następnie zameldowanie mi telefonicznie o wykonaniu rozkazu. Moje stanowisko, schron obserwacyjno-bojowy Góra Strękowa. Proszę wykonać. Tak jest. Już pod wieczór 5 września pozycje pod Wizną zostały ostrzelane ogniem artylerii z rejonu Jedwabnego. Następnego dnia cały odcinek pierwszej i drugiej linii obrony został pokryty tysiącami pocisków. Nadleciały pierwsze samoloty nieprzyjaciela. Ziemia stała się szara jak popiół. Wobec zbliżającego się nieprzyjaciela pionierzy zaminowali most na Narwi pod Wizną. Wysadzić mieli go w momencie, kiedy niemieckie pojazdy pancerne będą próbowały przekroczyć rzekę. Dnia 7 września o godzinie 17:30 otrzymałem rozkaz ze schronu kapitana Raginisa, dowódcy mego, o sprawieniu zapalarki elektrycznej. Zapalarkę elektryczną wzór 23 spraw. Natychmiast przekręciłem 1-3 obrotu i most został wysadzony wraz z przyczółkami. W tym czasie biegła przed wysadzeniem kobieta z otwartymi rękami i pędzący dwukonny wóz. Jeszcze udało się tej kobiecie temu wozowi odwantemu przelecieć odcinek, gdzie wojska nadzorowały. W tym czasie od czołówki mostu z tamtej strony
nadjechali dwa czołgi i samochód pancerny z nacierającą piechotą. I wtedy most wyleciał w powietrze z tymi dwoma czołgami i samochodem pancernym i nacierającą piechotą niemiecką. Czarny był, szczupły, wysoki. Lat 32 wtedy miał. Przyjacielski był, ludzki, o tyle, że wymagający. Jego słowa były stanowcze. Nie widziałem u niego nerwów. Wygląd jego był taki szlachetny. Jego maksymum było, kto nie dotrzymuje słowa, ten nie jest człowiekiem. No pamiętam, on długo się kwaterował w Strękowie. W Strękowej Górze, a na dwa tygodnie przed Niemcem sprowadził się do mego domu. Bo ta, jak przedtem, bo dłuższy czas chyba tam był w Strękowie, bo to wojsko pracowało u tych bunkrów i on tu dojeżdżał konno, jak ten bunkier budowały, to konno dojeżdżał. A później na dwa tygodnie już sprowadził się do mego domu. Przeważnie nocował tylko, spał. Był taki zrównoważony, przystojny. A jakie on miał obowiązki, proszę pana, to ja nie wiem. On nie dyskutował z nami. Tylko jak zarwali most na Wiźnie, to wyszedł z pokoju i do mojej mamy powiedział, że panie, giniemy, bo już Niemiec w Jedwabnym. A mama moja odpowiedziała, my wszyscy zginiemy. Bo pamiętała wojnę jeszcze kiedyśniejszą tam, w 18 roku. A on odpowiedział, że wy to odjedziecie od frontu, ale ja to stąd nie wyjdę. '39 rok. Kapitan Władysław Trebienic, obrońca odcinku Wizna. Wyszedł z mego domu, z manaszką mleka i wody. Poszedł przez ogród na górę, by walczyć o Polskę w te ciemne i zimne mury. Nie znaczyło, że most zerwany. Niemcy jak burza z wiatrem jechały, a nawet ich czołgi jak dzikie kaczki narew przepływały, więc podał sygnał żołnierze ognia i tak się zaczął bój pod Wizną. Lato było suche, okropnie suche. Takiego lata to się nie pamięta już i teraz nawet. Panie, kto by pojechał czołgiem, jak było normalne lato? Kto by pojechał? Gdzie? Niech tam tak koło było, na tamtej stronie szosy. Thank you.
Kochani, piszę do was przekonany, że to mój ostatni list z tej wojny. Nie mam wielkiej nadziei, że się jeszcze zobaczymy. Nie, nie, to nie strach. Raczej niepokój. Oczekiwanie. Zadanie, które mi postawiono, przerasta możliwości moich żołnierzy, a i moje siły chyba także. Jednak żołnierską rzeczą jest obowiązek spełnić do końca. I tak też postanowiłem. Czas krótki, obyśmy spotkać się mogli w lepszym czasie. Szczerze oddany, wasz Władysław. W bezpośredni kontakt z wrogiem pierwsi weszli kawalerzyści z plutonu zwiadu i obrońcy pozycji wysuniętej z rejonu Włochówka-Strumiłowo. Dowódca odcinka odbierał coraz bardziej niepokojące meldunki. Według meldunku dwie kolumny zmotoryzowane przesuwają się wzdłuż z kraju lasu, kierując się tutaj na rzekę. O strony zabudowań kolumna pancerna, prawdopodobnie fil jednego batalionu. Czujki na przedmoście trzeba będzie wystawić. Tak jest. Wzmocnić karabinami przeciwpancernymi. Z meldunku jeszcze wynika, że prawdopodobnie samoloty rozpoznawcze biorą kierunek rozpoznania od tego skraju lasu wzdłuż rzeki na tereny za nami. Trzeba będzie zawiadomić kapitana. Tak jest. Niech wzmocni obronę przeciwlotniczą. Rozumiem. Raginis. Panie kapitanie, melduje duże zgrupowanie czołgów na przedpolu. Ile czołgów? Ile? Nie wiem, dziesiątki, setki. Utrzymajcie pozycję. Tak jest, spróbuję wytrzymać. Potem odskok za rzekę. Tak jest. Musicie wytrwać! Ludzie są głusi, oślepieni! Wkrótce nadejdzie dosłowca batalion 135 pułku. Proszę o pozwolenie opuszczenia pozycji! W innym razie! Zastępcy w piekło! Po przełamaniu obrony schronów w pozycji wysuniętej przed Narew, Niemcy zaatakowali schrony bojowe na skrzydłach pozycji głównej, kierując ogień artylerii i moździerzy na Kurpiki i Giełczyn. Do akcji włączyło się Luftwaffe. Września pomiędzy 5 a 6 rano przybył pod Łomżę dowódca 19. Korpusu Pancernego, generał Heinz Guderian.
postanowił sam poznać sytuację i uzgodnić dalsze plany natarcia z generałem Falkenhorstem, jego sąsiadem z prawego skrzydła. Panie generale, jedziemy pod Wiznę do 10. Dywizji Pancernej. Sprawdzimy postępy ataku przez Narew. Proszę sformować kolumnę. Tak jest! Co tu się dzieje do ciężkiej cholery? Dlaczego nie nacieracie? Dlaczego nie strzela ciężka artyleria? Natychmiast uporządkować ten bajzel. Gdzie wyniki rozpoznania? Kogo właściwie mamy przed sobą? Silnie umocniona strona polska na wzgórzach. Ciężkie schrony bojowe, karabiny maszynowe, artyleria. Nasza piechota zaległa, panie generale. Wzmóc ogień artylerii i moździerzy. Wprowadzić saperów szturmowych z brygady fortecznej Lecen. Użyć materiałów wybuchowych i granatów. Tak jest, panie generale. Raginis. Mam ogień na wprost. Jest dwóch zabitych. Ludzie tracą przytomność. Niemcy strzelają w kopułę ogniem bezpośrednim. Tak jest na całym odcinku. Brykalski nie żyje, sam jestem ranny w plecy i w głowę. Musimy... Epopeja schronu porucznika Kiewlicza dobiegła końca. Wraz z żołnierzami swego pododcinka zdołał on jeszcze spalić most w Strękowej Górze, a następnie wycofać się na Jeżewo.
Zgodnie z rozkazami do akcji przeciw polskim schronom wykorzystano saperów szturmowych. Przywożono ich najpierw na pierwszą linię samochodami. Później, pod osłoną czołgów, przedostawali się oni pod kopuły pancernej drzwi. Tam podkładali ładunki wybuchowe. Odłamki wkładek raniły obrońców. Wybuchy powodowały głuchotę. Centralne trafienia w kopuły pancerne oślepiały strzelców i obserwatorów. Dusiły gazy prochowe, gdyż w schronach nie zdążono zamontować wentylacji. Temperatura była bardzo wysoka. Żołnierze, wyczerpani, kładli się na betonie, by przetrzymać bombardowania i ostrzał. Panie kapitanie! Panie kapitanie, Niemcy zakładają ładunki! To już koniec! Dobijają kurtyki. Walka, wybacz, dać mamy Major Franz Malzer z 49. Batalionu Saperów 19. Korpusu tak opisuje te wydarzenia. Twardzi obrońcy polscy nie chcieli w żadnym wypadku zaprzestać walki i nasz oddział został ponownie zasypany pociskami z broni maszynowej. Jeden z saperów ukrył się za wieżyczką czołgu, który wjechał na ścianę schronu. Dwa karabiny maszynowe, które do tej pory prowadziły ogień, zostały zniszczone. Ale ma nogi taką! Gerade voran! Inny z saperów wrzucił przez strzelnicę kopuły kilka granatów. W schronie znaleźliśmy 7 zabitych. Oto ruiny schronu w Kurpikach. Podobnie jak pozostałe, został on wysadzony przez Niemców w 1944 roku. Dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się tutaj we wrześniu 1939 roku, tak opisuje kapitan Wacław Schmidt, dowódca schronu. Około godziny 15 straciłem pierwszy CKM i zostałem tak oślepiony, że straciłem wzrok. Do godziny 18 nieprzyjaciel uszkodził wszystką broń maszynową, raniąc ciężko mnie i 5 szeregowych. Stan rannych w jednej zupełnie ciemnej izbie wśród stłoczonych 26 ludzi stale się pogarszał. Broni maszynowej już nie było. Zdecydowałem poddać obiekt. Każdy żołnierz, jak również i ranny, który wydostał się przez wyjście zapasowe, został przez Niemców dotkliwie skopany i pobity. Wychodząc, przedostatni ze schronu, dostałem postrzał w głowę z pistoletu. Następnie, gdy straciłem świadomość, zostałem, jak mi opowiadano, skopany. Nadal bronią się schrony na Górze Stręgowej. Wówczas zapada decyzja, jakich wiele jeszcze będzie w tej wojnie. Ale o tym generał Guderian nie pisze w swych wspomnieniach żołnierza. Thank you.
Opór Polaków nadal silny. Mamy spore straty. Przekazać im wiadomość, że jeżeli załogi schronów nie skapitulują, żołnierze wzięci do niewoli zostaną natychmiast rozstrzelani. Panie generale. Wykonać. Tak jest. Panie kapitanie, poddajmy się. To już jest koniec. Wiem, że wszystkim jest ciężko, ale myśmy tu nie przyszli po cudze. Walczymy o swoje. Musimy wytrwać. Lada moment może przyjść odsiecz, a wtedy możemy być bardzo potrzebni. Niedzielny poranek nadszedł dla obrońców Góry Stręgowej. Dramatyczny epilog. Mam przekazać, że jeśli polski dowódca nie podda tych schronów, to wszyscy jeńcy wzięci do niewoli na tym odcinku zostaną natychmiast rozstrzelani. To wbrew konwencji genewskiej i zwyczajom wojennym. Zostaw. Proszę o pół godziny czasu. Do namysłu. Zostawcie w schronie broń i oporządzenie. Wychodźcie. Zrobiliście więcej niż należało. Dziękuję wam. Dziękuję. 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 Tu zakończyła się heroiczna walka kapitana Raginisa i jego podkomendnych. 720 polskich żołnierzy wykazało się bezprzykładnym męstwem przez 3 dni, powstrzymując natarcie 19 Korpusu Pancernego i opóźniając go w marszu na Brześć. Iluż innych żołnierzy zawdzięcza im życie. Trwali mimo miażdżącej przewagi wroga, osamotnienia i wyczerpania. Walcząc z przeciwnikiem i własną słabością. Wierny przysiędze dowódca nie chciał pogodzić się z kapitulacją. Rozerwał się granatem. Napis na pomniku w Wiźnie głosi: przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. Uczynili jednak coś więcej, niż wymagał od nich żołnierski obowiązek. Po przełamaniu obrony odcinka Wizna 19 Korpus Pancerny miał już otwartą drogę w głąb Polski, w kierunku Brześcia nad Bugiem. Dopiero wtedy okazało się, jak fatalna w skutkach była decyzja wycofania spod Wizny 3 Batalionu 71 Pułku Piechoty, a następnie całej jednostki z twierdzy Osowiec. Nocą z 10 na 11 września zapadła decyzja zawrócenia z marszu 1 Batalionu 135 Pułku Piechoty i udzielenia pomocy Raginisowi. Było już jednak za późno. Schrony na Górze Stręgowej milczały.
Nie są znane dokładne straty obu stron w walkach pod Wizną. Niemcy, skłonni do zaniżania strat własnych, podają liczbę kilkudziesięciu zabitych i rannych. Jednakże według relacji miejscowej ludności ekshumacje poległych żołnierzy trwały aż do grudnia 1939 roku i to pomimo bliskości Prus wschodnich. Wehrmacht stracił na pewno kilkanaście czołgów i pojazdów pancernych. Z 720 żołnierzy i oficerów kapitana Raginisa ponad 130 udało się wycofać z pola bitwy. Przeszło 40 dostało się do niewoli. Reszta na zawsze pozostała nad Narwią i Biebrzą. Nie dane było kapitanowi Władysławowi Raginisowi zaznać spokoju także po śmierci. Niemcy spalili jego ciało i ciało porucznika Brykalskiego. Po dwóch dniach pozwolono miejscowym pochować ich tuż obok schronu na Górze Strękowej. Po 27 września tereny te zajęli Sowieci. Zirytowani kwiatami, które miejscowa ludność składała na mogile, kazali ciała wykopać i przenieść tu, na skraj drogi do Białegostoku. Jak dotąd bohaterowie Wizny nie doczekali się godnego pogrzebu. Doczekali się jednak uhonorowania przez obcych. Szwedzki zespół Sabaton skomponował balladę o bohaterskiej obronie Wizny. W internecie młodzi ludzie tworzą coraz to nowe wersje jej teledysków. Zespół z zagranicy. Cóż za ironia losu. His life. Well, face my fate here.